Naprawdę, kibice są świetni, świetny doping na każdym meczu, przychodzi bardzo dużo ludzi i naprawdę przy takim meczu, przy takich trybunach, chce się naprawdę strzelić bramkę, to jest coś pięknego. Drugi odcinek z cyklu Długi Wywiad Z. Dziś naszym gościem jest Przemysław Śliwiński, napastnik Radomiaka, młody, utalentowany chłopak. Cześć Przemek. Witam. No to co, zaczynamy od razu pytaniami. Na początek opowiedz trochę o Orle Wierzbica, w którym debiutowałeś jako 16-latek. Rzucony zostałeś na głęboką wodę, bo od razu grałeś w trzeciej lidze. Kto tam był twoim trenerem, jak ci się grało, co pamiętasz? Tak, faktycznie, gdy wchodziłem do drużyny, pierwszej drużyny Orła Wierzbica, wtedy trenerem był trener Józef Antoniak, którego bardzo, bardzo miło wspominam i z którym bardzo dobrze mi się pracowało i który bardzo, bardzo dużo mnie nauczył w tym piłkarskim graniu. No i pamiętam, zaczęliśmy okres przygotowawczy w zimę, zimowy okres przygotowawczy No, przepracowałem solidnie ten okres i przyszedł pierwszy mecz z Bronią Radom. No to Graliśmy była tylko wtedy. runda wiosenna, prawda? Tak, tylko runda wiosenna. Wtedy akurat skończyłem 16 lat i mogłem zacząć grać w piłkę i w tej seniorskiej piłce. Przyszedł właśnie ten mecz z Bronią Radom i po prostu wtedy, gdy przyszedłem na zbiórkę, dowiedziałem się, że Piotrek z Kałbania nie mógł grać, bo musiał pozować za kartki i wtedy otworzyła się szansa dla mnie, tak? I nie bał się trener zaryzykować Nie, 16-latka do pierwszego składu. właśnie nie bał się, zaufał mi trener i no, powiem, że byłem bardzo zestresowany, tak, że się dowiedziałem, że wyjdę w pierwszym składzie, no, pierwszy mój mecz w seniorach, tak. No ale trzeba było przezwyciężyć ten lęk i wyjść na boisko i pokazać co potrafię, tak. I pierwsze dwa podania, wiadomo, ten stres minął i już lepiej się grało, tak? Później po meczu zagrałem całe 60 minut i naprawdę zebrałem bardzo dobrą opinię od trenera Józefa Antoniaka i no po prostu już później mógł mnie wystawiać w kolejnych meczach, tak? Od pierwszej minuty grałem, bo po prostu no, z bardzo dobrej strony się zaprezentowałem. Potem usiadłeś na ławce, bo zaczynałeś jako zawodnik podstawowego składu, tak? Tą rundę wiosenną, a potem coś się stało, że usiadłeś na ławce, już nie grałeś jako ten podstawowy zawodnik. Co tam było? Jakaś obniżka formy, czy trener nowy przyszedł? Znaczy, zmiana trenera zaszła na ławce za trenera Józefa Antoniaka, zasiadł na ławce trenerskiej zasiadł trener Jarosław Czupryn. No i po prostu ja Orzeł zaczął przygotowania 1 lipca i ja po prostu przyjechałem późno z wakacji, wróciłem prawie 24 lipca. W ogóle nie przetrenowałem tego okresu przygotowawczego i myślę, że to skutkowało no, moją słabszą formą, słabszą dyspozycją i przez to myślę, że zasiadłem właśnie na tej ławce. No i powiedz, miałeś 16 lat, interesowały się tobą kluby też z wyższych lig, prawda? Byłeś tam na testach bodajże w Ruchu Chorzów. No dlaczego się nie przebiłeś wtedy? Jeszcze byłeś za młody, za słabe te umiejętności, czy coś innego zdecydowało? No, na testach już drużyny z wyższych lig interesowały się mną, jak byłem, już grałem w juniorach i no ale po prostu no, Lech Poznań wysłał zaproszenie wysłał Widzew Łódź, ale no, nie zdecydowałem się po prostu na pojechanie na te testy. No i w końcu przyszła taka możliwość, że zaproszenie z Ruchu Chorzów na testy do młodej ekstraklasy. No i cóż, no z tatą porozmawialiśmy, no i w końcu zdecydowaliśmy się, że pojedziemy tam i zobaczę, jak to wszystko wygląda, tak? Przetrenowałem tam te 3 dni, zagrałem w jakimś sparingu, ale no nic więcej, wróciłem do Wierzbicy i żadnego odzewu nie było stamtąd. No i pograłeś jeszcze kolejny sezon, potem następny i zainteresował się tobą Radomiak. Pytanie, dlaczego tak późno? Miałeś w tak młodym wieku, chłopak tu w regionie dosyć znane już miałeś nazwisko. Już chodziły słuchy takie, że no jest tu taki utalentowany Przemysław Śliwiński w Orle Wierzbica. Dlaczego tak późno trafiłeś do Radomiaka? Co tam się stało?
Wydaje mi się, że wcześniej nie trafiłem do Radomiaka, ponieważ Radomiak miał pewne problemy, tak? W drugiej lidze był nisko w tabeli. Ja przyszedłem tutaj trenować w okresie zimowym. Trenerem był Marcin Jałocha i naprawdę był mocny skład. Spora rywalizacja w ataku. Tak, dokładnie. Grał między innymi Krzysztof Filipek, który strzelał naprawdę dużo bramek. Marcin Orłowski. Strzelał w poprzednich sezonach, bo w Radomiaku nie pokazał się z najlepszej strony, ale to już wyniknęło w rundzie wiosennej. Tak, dokładnie, ale no mi się wydaje, że jako młody zawodnik ciężko by mi było się przebić do tego pierwszego składu, więc postanowiłem, że zostanę w Wierzbicy. I wolałeś się rozwijać po prostu grając w piłkę, nie siedząc na ławce rezerwowych. No to nawet wydaje się taka zrozumiała postawa, ale powiedz, bo teraz miałeś 18-19 lat, a dlaczego wcześniej nie było żadnych ofert, a może były? Były z Radomiaka, ale właśnie też jakoś nie zdecydowałem się, bo naprawdę. Czyli koniecznie chciałeś grać. Tak, i naprawdę był bardzo silny zespół Radomiaka i no dlatego nie zdecydowałem się na przyjście. Przemek, jak rozmawiamy, jest piątek, samo południe, ty już jesteś po zajęciach w szkole, za chwilę o 13 zaczynacie trening. Powiedz, jak to godzisz ze sobą? Czy nie jesteś zmęczony? Czy to nie ma żadnego wpływu na twoją grę? No pewnie jakiś wpływ jest na moją grę, bo po prostu zajęcia zaczynają się od samego rana, od 7 rano i kończę zajęcia, siedzę na przykład do 15 w szkole i później przyjeżdżam na trening i szkoła męczy takie coś, tak? No słabsza może była, ale w ostatnim meczu strzeliłeś bramkę, prawda? Już tutaj rozmawialiśmy sobie poza kamerą, że czujesz tą lepszą formę, że czujesz przypływ takiej pozytywnej energii. Myślisz, że trener Magnuszewski wystawi cię tutaj już teraz od pierwszego składu, że czujesz się mocny na tyle, by tutaj być jednym z liderów zespołu? Myślę, że tak, no wspaniale się czuję. Ostatnia bramka dała mi bardzo, bardzo dużo siły do tego, żeby zagrać od pierwszej minuty w tym spotkaniu z Sokołem. No i wszystko zależy od trenera, czy mnie wystawi. Zostawiam wszystko trenerowi. Czyli pytanie do trenera, okej. Wróćmy do tej szkoły może trochę. Powiedz, gdzie się uczysz, co to za profil, co to za kierunek? Uczę się w technikum budowlanym w Radomiu. I to jest kierunek technik urządzeń sanitarnych. Odnajdujesz się tam? Tak, dokładnie. No a powiedz, masz od kilku tygodni nową dziewczynę, zdaje się, prawda? Jak ona się zapatruje na twoją karierę piłkarską? Raczej cię wspiera, czy może wręcz przeciwnie mówi, że Przemek, chodź, zostań w domu, posiedź trochę ze mną, a nie tylko na te treningi będziesz latał? Nie, dziewczyna naprawdę bardzo mnie wspiera na każdym kroku, jest naprawdę niesamowitą dziewczyną. No i tak, no zawsze gdy gramy u siebie, stara się być na każdym meczu Radomiaka, kiedy gram. No ale no, nieraz nie może przyjechać na ten mecz i po prostu no, włącza komputer, włącza stronę internetową i obserwuje ten wynik przez całe 90 minut i mocno trzyma kciuki. I ogląda transmisję na Radomiak.pl. Dokładnie i za to jej bardzo chciałbym podziękować. No to co, pomówmy teraz trochę o Radomiaku. Przyjechałeś tutaj z Orła Wierzbica. No i jak zostałeś przyjęty w zespole? Masz jakichś kolegów takich bliższych, którymi spędzasz może czas wolny? No tak, chłopaki mnie bardzo, bardzo dobrze przyjęli do drużyny. Naprawdę jest wspaniała atmosfera w drużynie. No i cieszę się, że przyszedłem tutaj do Radomiaka. No ale takich bliższych kolegów to raczej nie mam. Czyli tak jak Darek Brągiel, który tutaj mówi w poprzednich wywiadach, że bardziej skupia się na tym, by poświęcić ten wolny czas swojej dziewczynie. Dbasz bardziej o swoją partnerkę. Dokładnie tak. Bardziej tak jak Dariusz. O trenera Magnuszewskiego nie będę cię pytał, no bo wiadomo, tutaj nawet same wyniki bronią trenera i pokazują, że to jest fachowiec, jakich mało. No natomiast porozmawiajmy jeszcze trochę o twojej formie, bo rzeczywiście w tym okresie przedsezonowym w sparingach, w Pucharze Polski strzelałeś jak na zawołanie, gol za golem, praktycznie w każdym meczu byłeś tutaj takim liderem, napastnikiem podstawowego składu, a potem coś się stało i tą formę jakby gdzieś zatraciłeś, tą regularność w strzelaniu bramek. Myślę, że tak. No, w sparingach strzelałem bardzo dużo bramek. Przyszedł pierwszy mecz ligowy, nie strzeliłem bramki, drugi, trzeci i może za bardzo chciałem strzelić tą bramkę i zamiast podejść do tego bardziej tak na luzie. A jak oceniasz rywalizację, bo tutaj w linii ataku w Radomiaku
kilku strzelców jest. Tak, jest na pewno. Jest Leandro, który strzela dużo bramek, jest Stanisławski Szymon, który również jest liderem praktycznie strzelców tej trzeciej ligi. No i rywalizujemy ze sobą, tak, i myślę... To jest zdrowa rywalizacja? Tak, dokładnie. Nie ma żadnych, że stanie na nogę, że żeby specjalnie zrobić kontuzję komuś. Przemek, powiedz, jak to jest, bo biegasz tutaj w każdym praktycznie meczu, harujesz jak wół od lewej do prawej, walczysz w powietrzu, walczysz z obrońcami, wywierasz na nich pressing, może mniej skupiasz się na strzelaniu bramek rzeczywiście, natomiast na pewno nie można odmówić ci waleczności, serca, które wkładasz w każdy mecz. No powiedz, czy ta gra w Radomiaku dla ciebie oznacza coś więcej niż w innych klubach? Znaczy, w każdym meczu próbuję wkładać jak najwięcej serca, jak najwięcej biegać i po prostu mi się wydaje, że bardziej od moich bramek liczy się dobro drużyny. Tak? I poświęcasz swoje umiejętności strzeleckie po to, żeby Radomiak wygrywał kolejne mecze. Dokładnie tak. Wolę dogrywać i żeby, jak na przykład partner jest na lepszej pozycji, wolę dograć niż sam skończyć tą akcję, tak? No to jeszcze na koniec zapytam cię o kibiców. Radomiak słynie z tego, że ma jednych z najlepszych w Polsce kibiców żywiołowych, głośny doping. Nie wywiera to jakiejś na ciebie takiej presji negatywnej, a może pozytywno właśnie pozwala ci się zmotywować bardziej do grania? Bardziej mi się wydaje, że pozytywnie to wywiera na mnie presję, bo naprawdę, kibice są świetni, świetny doping, na każdym meczu przychodzi bardzo dużo ludzi i naprawdę chce się przy takim meczu, przy takich trybunach, chce się naprawdę strzelić bramkę, to jest coś pięknego. No to co, drugi odcinek za nami. Rozmawialiśmy z Przemysławem Śliwińskim, który ma nadzieję, że w kolejnych meczach będzie strzelał bramki jak na zawołanie, no i może dołączy do tej rywalizacji o koronę Króla Strzelców, choćby do Szymona Stanisławskiego albo do Brazylijczyka Leandro. Dziękujemy za uwagę.